Witam wszystkich, poczekamy troszeczkę na widzów. Jest to mój nowy projekt, który nosi nazwę Przegląd kulturystycznej sceny YouTube. To, o co prosili moi widzowie, robię to dla Was. Zasady tutaj są proste. Może zasady to jest brak zasad, ale takie zasady, których jednak musimy się trzymać, to jest przede wszystkim takie, można powiedzieć, komentarze wulgarne, które zawierają słowa niecenzuralne, będą oczywiście banowane, tak? Co jest wiadome u mnie na kanale i w tym akurat tutaj przypadku, w tym względzie nic się nie zmienia. Więc cały czas nie wolno używać słów takich, które mogłyby po prostu zgorszyć na przykład dzieci, które by mogły to czytać. A więc ja jestem takim człowiekiem, który ma tam jakieś zasady i trzeba tych zasad przestrzegać. A więc w tym projekcie, który teraz utworzyłem, to jest projekt, którego Wy najbardziej pragniecie. A więc ja tutaj będę oceniał takie materiały, które Wy mi podsyłacie. A więc to jest taki projekt typowo ode mnie dla Was. Coś, co będziemy mogli tutaj wchodzić w taką interakcję. Więc na samym początku może materiały, które ja już sobie przygotowałem, tak? Bo przygotowałem sobie materiały, będę tutaj mówił, może wyjaśniał, może mówił, dyskutował na temat Mariusza Tomczuka, Radosława Słodkiewicza i Michała Karmowskiego. Nie chodzi o to, żeby tych kulturystów ośmieszać, ale po prostu, żeby pokazać, gdzie zmierza, w którym kierunku zmierza kulturystyka i gdzie może inaczej, może gdzie kulturystyka nie powinna zmierzać, w jaką uliczkę kulturystyka nie powinna skręcić. Na samym początku chciałbym jeszcze tutaj zadać Wam jedno pytanie bardzo istotne. Czy mnie dobrze widać? Czy mnie dobrze słychać? Jeżeli jest troszeczkę za cicho, to możemy tutaj mikrofon podkręcić, tak żeby tutaj wszystko było, wiecie, tak. Może wiadomo, że to pierwszy materiał z tego cyklu, którym otwieram, ale chciałbym, żeby tutaj już wszystko w pierwszym materiale, mimo tego, że będą na pewno tutaj jakieś niedociągnięcia, ale chciałbym, żeby tutaj było wszystko w porządku. Wszystko super, rewelacja, bardzo dobrze. I super, cieszy mnie. Mam nadzieję, że jak będę odtwarzał tutaj, też mam wszystko poustawiane fajnie w OBS-ie, żeby to super działało. Któryś z moich widzów, dlaczego taki materiał? Może na samym początku, dlaczego materiały w tej formie? Ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, nie mam czasu i kilku moich widzów, którzy są ze mną bardzo, można powiedzieć, tacy zżyci, i bardzo często mi komentują tacy moi przyjaciele, których nigdy nie spotkałem na żywo, ale tutaj w social mediach bardzo prężnie mi komentują i no można powiedzieć, że tak się trzymamy razem, to zwrócili mi uwagę, że fajnie, gdybym otworzył taki projekt i robił to wszystko na żywo. Oczywiście w następnych tych odcinkach z tego projektu będziecie mogli też zadawać pytania na żywo, tak? A więc zadajecie pytanie na żywo i wtedy ja odnoszę się do danego materiału, do danej sytuacji. Akurat tak jak powiedziałem, dzisiaj już mam kilka materiałów tutaj przygotowanych i będziemy starać się poruszyć te materiały. Też bardzo dobrze to będzie pokazywać, że materiały, do których może, że się nie przygotowałem, to będzie troszeczkę takie nieprofesjonalne, bo zawsze do materiału troszeczkę się przygotowałem, tak? Ale nie było to w ten sposób, że chciałem specjalnie kogoś skrzywdzić, tylko po prostu przygotowałem się na takiej zasadzie, że przygotowałem sobie materiały, ale nie przygotowałem wcześniej tego, co będę mówił. A więc nie byłem nastawiony negatywnie do danej osoby nigdy na swoich wcześniejszych materiałach, które były nie na żywo, i które były nagrywane wcześniej i nigdy nie starałem się kogoś skrzywdzić. Zawsze tutaj starałem się wyrazić swoją opinię. Tak? I dzisiaj też tu będę wyrażał swoją opinię, bo przecież moi widzowie przede wszystkim chcą tego, żebym ja wyrażał swoją opinię. Oni uwielbiają słuchać moich recenzji,
tego, jak opowiadam o kulturystyce. I tak naprawdę to jest sentencja tego kanału. To jest coś, na czym ten kanał na samym początku został stworzony. Oczywiście wiedza też była przekazywana, co możecie zobaczyć, jest bardzo dużo materiałów odnośnie diety, odnośnie treningu, ale mam wielu widzów, którzy chcieliby zobaczyć tutaj, jak ja wyjaśniam tą całą scenę kulturystyki. I zaczynamy. Ktoś teraz zaraz powie: Patryk, ty te otworzyłeś tutaj materiał z roku 2020. Co tu będziesz pokazywał? Ten materiał jest tylko taki pomocniczy. Skupimy się tutaj na urywku, na fragmencie tego materiału, bo chciałbym wam coś pokazać, coś fajnego pokazać. Ci, którzy byli u mnie na Instagramie, to pewnie już widzieli to. Mam przepyszną kawusię oczywiście, którą zrobiła moja prześliczna żonka, nie może być inaczej. I no fajnie, właśnie fajnie, że tutaj piszecie i najlepiej jakbyście do mnie na priwa gdzieś tam pisali na Instagram. Nie piszcie do mnie na Facebook, ani na stronę, na fanpage, z tego powodu, że tam prowadzę dużo podopiecznych i zrobiłoby się zamieszanie. Najlepiej jakbyście na Instagramie wpisywali swoje propozycje, jaki materiał chcielibyście, żebym ja omówił, albo co wam nie pasuje, gdzie myślicie, że jest kłamstwo i jak ja się do tego odniosę. No i ja oczywiście zgodnie z tym projektem, który otworzyłem, się do tego odniosę, ponieważ po to jest ten projekt, tak? Tutaj może zaczynamy. Jeden z widzów już pisze, że zaczynamy. Przesłuchamy sobie troszeczkę tego, tylko chwilkę, dajcie mi chwilkę. Jeżeli będę się śmiał, to wiecie, to jest na żywo. To jest na żywo, więc pewnych rzeczy ja tutaj nie opanuję. Tak jak wcześniej wam powiedziałem, że znałem materiał, to i tak nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. I tutaj możliwe też, że będę się śmiał. No ale wybaczcie, nie śmieję się z was, tylko śmieję się przede wszystkim z sytuacji, tak? A więc możecie się śmiać ze mną i myślę, że będzie nam śmieszniej. To też będzie nasza taka, no, interakcja. Lecimy. No kurde, no nie wiem, no wszyscy mówią, że mam bardzo ładną sylwetkę, taką, że wyznaczam teraz kanony prawidłowej sylwetki kulturystycznej, czyli wąska talia, fajne nogi zbudowane, poprawiłem plecy przede wszystkim, poprawiłem lekko bicepsy, na którym jeszcze tam się skłabiam, a to tylko i wyłącznie przez kontuzję. No i co, i ta sylwetka jest ładna, podoba się, nie mam wyjebanego bebzona, tak jak kurwa większość tutaj chodzących. Jakoś tam staram się trzymać tą talię w ryb. Słyszeliście? Nie ma bebzona wywalonego jak większość chodzących tutaj. Sylwetka jest fajna, zgrabnie, brawo. I wyznacza te nowe kanony kulturystyki. To jest to. Słuchajmy, jeszcze chwileczkę. Dajmy, niech się go skręci chłopak. A dlaczego? Bo nie napierdalam jak jebnięty treningów ciężarowców albo treningów trójboistów, nie robię żadnych rakpuli, nie robię ciężkich martwych ciągów. My jesteśmy kulturystami, mamy mądrze budować sylwetkę, a nie kurwa łechtać swoje ego, że 300 w ciągu piznąłem na treningu. Sorry za przekleństwo, ale od razu zaczyna mi... Nie no, wybaczę ci, Mariusz, mimo tego, że na moim kanale, tak jak już powiedziałem, nie za bardzo można używać takie słowa w komentarzach, także tobie wybaczę. Ale słyszeliście to, co powiedział Mariusz. Wyznacza kanony, nie ma wywalonego brzucha, jest super sylwetka. No to zobaczmy ostatnie zawody Mariusza. Najświeższe zawody Mariusza Tomczuka. Czy wy to widzicie? Słyszeliście? Teraz można by to było puścić i taką zrobić, taki miks zrobić. Nie mam wywalonego brzucha. Zobaczcie. To są najnowsze zawody Mariusza Tomczuka. Tak wygląda Mariusz Tomczuk, który wyznacza kanony kulturystyki. Gdzie ty, Mariusz, te kanony kulturystyki wyznaczasz? Gdzie ty wyznaczasz? Chyba na placu budowy. Zobaczcie, jak on wygląda. I tutaj przestrzegam was, moi widzowie, od razu przy tym zdjęciu. Przestrzegam was, czego nie zrobić, jak nie wyglądać, po prostu jak nie zdeformować, jak nie zniszczyć własnego ciała przy tym pięknym sporcie, niewątpliwie pięknym sporcie, którym jest kulturystyka.
Ja powiem tylko jedną tutaj rzecz, tak żeby podsumować, tak, ten wątek. Mariusz, gdybym ja miał taki brzuch, to ja bym się wstydził. Ja bym się wstydził zdjąć koszulkę. A co dopiero wyjść na scenę? Naprawdę ja bym się wstydził na plaży zdjąć koszulkę. A co dopiero... Ja nie wiem, czy Mariusz widział moje ostatnie zdjęcia, jak byłem żonką w Cornwalli i tam sobie chodziłem po plaży bez koszulki. Ludzie mnie podziwiali. Bardzo fajna sylwetka. Ja dysponuję sylwetką estetyczną. To ja po prostu bym nie zdjął koszulki. Gdybym wyglądał tak jak Mariusz, nie zdjąłbym koszulki. Ale nie o to chodzi, że wiecie, że ja mam coś do ludzi, którzy mają brzuch, nie? Którzy mają brzuch z za wysokiej tkanki tłuszczowej, bo każdy wygląda tak, jak sobie na to zasłużył i każdy wygląda tak, jak chce. Jeżeli ktoś nie chce po prostu wyglądać świetnie, estetycznie, to tego nie robi. Ja mam szacunek do takich ludzi. Ktoś lubi jeść, no i wcale nie ma wstydu, żeby się rozbierać na plaży, bo po prostu mu się to podoba. Ale ja bym miał wstyd, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja bym miał wstyd, gdybym ja trenował kulturystykę i nazywał siebie kulturystą i wyglądał w ten sposób. To ja bym się spalił na plaży ze wstydu. Zobaczcie, jak on tutaj może stać w tym momencie. I to nie jest to, że ktoś go złapał na wdechu. To nie jest to, że ktoś go złapał na wdechu. To podesłał te skiny jeden z moich widzów. I tutaj widzimy, że to są skiny robione kilka razy, tak? A więc kilka razy jest ujęcie tutaj zrobione. No zobaczcie. Tutaj macie klatkę, a tutaj wywaliło brzuch. Zobaczcie, co tu się dzieje. To jest po prostu jakaś masakra. To chciałbym Wam pokazać. A więc tak wygląda u Mariusza wyznaczanie kanonów kulturystyki. Ja podziękuję za takie kanony kulturystyki. Teraz troszeczkę zobaczymy Wasze komentarze, ale wiecie, co chciałbym Wam tutaj fajnego pokazać? Komentarze widzów na... Aż już się teraz śmieję. Przeczytam Wam kilka komentarzy z Instagrama. Kto jest za tym, żeby przeczytać kilka komentarzy z Instagrama? Bo ja wystawiłem to u siebie na Instagramie w relacji, zdjęcie Mariusza Tomczuka i napisałem, że coś o porodzie, no, że wody odeszły, że trzeba rodzić. Coś o porodzie. U mnie jest on na relacji, na Instagramie. Zapraszam przy okazji wszystkich do mnie na Instagram. Patryk2703. Ale chcielibyście, żebym poczytał kilka komentarzy? Jestem za tym. No dobrze, jeżeli jesteś za tym, kolego, no to może tak w tle sobie odpalimy zdjęcie, żeby było widać, do czego się odnosimy, tak? O, to jest troszeczkę bardziej takie, można powiedzieć, że tu jest oznaczony, zobaczcie, Wolski Krystian, Mariusz Tomczyk, Adam Rebiś, to chyba jest trener. Dumny ze swojego podopiecznego, dumny. Jaka firma teraz sponsoruje Mariusza? Napiszcie mi, jaka firma sponsoruje Mariusza. Zanim jeszcze przejdę do tych komentarzy, to napiszcie mi, jaka firma sponsoruje Mariusza. Kto go teraz sponsoruje? Kto sponsoruje te maszyny budowlane? W Polsce była kiedyś taka firma do wycinania, robienia dziur w betonie, cięcia betonu. Nazywali się Betonatak. To może go sponsoruje coś w tym rodzaju. Coś z końcówką but albo beton atak, coś takiego. Beton atak to nie, bo to jest do usuwania betonu, a tutaj tym beton by zalewał. Bebzon Premium. Konserwy. Trek go sponsoruje. O, Trek. Firma Trek. Brawa dla firmy Trek. Brawa dla firmy Trek. Ja nie mogę, bo nie mogę się powstrzymać. Brawa. Brawa dla firmy Trek, wasz zawodnik jest po prostu świetny. Ten brzuch po waszych suplementach wygląda miodzio. I powiem wam szczerze, że pierwszy raz tak się zdarzyło, że bardzo dużo kobiet do mnie napisało odnośnie tego, co wystawiłem u siebie na Insta Story. Wcześniej też kobiety pisały, ale nie w takiej ilości, tak? A więc tak... Pytania to może później, ale teraz przejdę tylko do... Otworzę sobie komentarze. Ja obiecałem Wam komentarze i będą komentarze. Poczekajcie. Komentarze są najlepsze. Straszne, jak tak można w ogóle? Przecież on może zaraz eksplodować, krzywdę ludziom zrobić.
Ja bym to podpiął pod atak terrorystyczny. Tomczuk odpala bombę, spierdzielamy. Rzeczywiście, no. Następne. Następne. Ja wam nie będę pokazywał, kto pisał te komentarze, bo to nie o to chodzi, tak? Zresztą to jest tajemnica korespondencji. Lecimy dalej. Kobieta. I to się pokazuje, to się promuje, ocenia, zamiast wywalić z kręgu kulturystów, piętnować takich sterydziarzy. Straszne. Następny. Palumbo wyjechało. Masakra jakaś. Następny. Wszystkich wam nie będę czytał, bo tego jest bardzo dużo, tak? Tak jak mówiłeś, na scenie jeszcze to w miarę kontroluje, ale nie da się tego zrobić poza sceną. Pięknie. Bardzo dużo jest ludzi takich, którzy są już kumaci, wam powiem. O ku, ale wyje. Nie będę tutaj dokładnie czytał, bo wiadomo, niektóre słowa są... Ktoś tu pisał fajny komentarz o grochówce, to chciałbym wam przeczytać, że ładował się grochówką czy kapustą. Gdzie to było? Ale tych komentarzy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wszyscy po prostu się z tego naśmiewają. A ja wam powiem, że dobrze. To nie chodzi o to, żeby się śmiać z tego człowieka, tylko się śmiać z tej sytuacji, tak? Ja już powiedziałem tutaj, żeby nie używać w komentarzach. Ostatni raz przepuszczam taki komentarz, żeby nie używać takich słów niecenzuralnych, tak? To jest przede wszystkim. Przydałoby się respumisom. Tak, coś na rozluźnienie. Ktoś tam fajny komentarz taki napisał, teraz nie mogę go znaleźć, bo tych komentarzy mam bardzo, bardzo dużo, ale ktoś napisał, że on się ładował chyba kapustą czy grochówką. Dobrze, przejdziemy do następnego wątku. Zostawimy już tutaj Mariusza Tomczuka, który ma ładną, estetyczną sylwetkę i wyznacza kanony kulturystyki, tak jak on to powiedział. Zostawmy go już w spokoju. Niech on dalej sobie te kanony kulturystyki wyznacza. Przejdziemy do Radosława Słodkiewicza. Wiele osób chciało, żebym się odniósł do tego materiału, tak? Ja wam powiem szczerze, że ja już jestem zmęczony tym tą próbą nauczenia Radosława Słodkiewicza, co on powinien teraz zrobić. Bo wiadomo, że jak kogoś się oszukało, widzowie, może wejdziemy w interakcję. Wejdziemy w interakcję znowu i... Ja wam zadam pytanie, a wy postaracie się odpowiedzieć. I to mi się będzie podobać najbardziej, ponieważ Radosław Słodkiewicz zrozumie może jak wiele, po prostu, no jak większa ilość ludzi do niego przemówi, nie tylko ja, bo może on myśli, że jestem jego hejterem i wiecie, on mnie nie będzie słuchał, bo tylko ja to mówię. A teraz wejdziemy w taką interakcję i ja wam zadam pytanie, a wy się postaracie odpowiedzieć na to pytanie. Widzowie moi kochani, co trzeba zrobić, kiedy się kogoś oszuka? No i ta osoba się zorientowała, że została oszukana. Co trzeba zrobić? Odpowiedzcie. Tutaj nie nawiązuję do sytuacji oczywiście HMB, tylko po prostu. Co trzeba zrobić w momencie, kiedy się kogoś oszuka? Co przydałoby się zrobić? Dariusz Kaszuba odpowiada, przeprosić i wyjaśnić. Przeprosić, Dar Z odpowiada, przeprosić. Przeprosić i przyznać się do błędu, do kłamstwa, Daro. Przyznać i przeprosić, wyjaśnić, Maciej Budych. Barto K, przyznać się do błędu i przeprosić. Dojechać aż przeprosi. To może nie, przyznać się. Rafał Krasiński. Mateusz Danilewicz powinien przeprosić i okazać skruchę. Random. A nie, tutaj proszę komentować tylko to, co zadałem pytanie, bo tutaj się mieszam. Grzecznie z pochyloną głową przeprosić, odpowiada Marcin Barański. Ruska recenzja. Przeprosić i pocałować. Z tym pocałowaniem to bym to... Zresztą zobacz. No nie wiem, czy chciałbyś ten pocałunek. Może tylko
przeprosić. Ten pocałunek sobie już darujmy. Wyjaśnić całą sprawę, że zrobiło się źle. Wyjaśnić, czym motywował, żeby kłamać. Tak, tutaj Templier. Wyjaśnić, czym się motywował, żeby kłamać. Wyjaśnić, co się stało, dlaczego. A więc tak, tutaj Bartek Fab. Wyzywać tą osobę od hejterów. To prawdopodobnie Słodkiewicz mu teraz napisał. Słodkiewicz mu SMS-a napisał. Odpisz mu, co ja o tym myślę. Bo tutaj akurat Słodkiewicz przyjął taką linię obrony. A więc nazwać kogoś hejterem. Dać mu gorset, tutaj Marcin Budych. To chyba raczej w przypadku Davika by się przydało gorset. Ale tak. Przesłuchamy tego materiału. Wszyscy jednoznacznie, praktycznie 90% osób stwierdziło, że przydałoby się przeprosić, wyjaśnić, dlaczego się to zrobiło i przeprosić. Ja jestem oczywiście za tym. Jeżeli ktoś miał, powiedzmy, jakieś powody, czasami są takie sytuacje w życiu, wiecie, oczywiście to też nie jest przyzwolenie do oszustwa, ale na przykład powiedzmy, że masz kogoś chorego w rodzinie i oszukałeś, żeby zdobyć pieniądze na leczenie. Zgodzicie się ze mną, że to by było pewne usprawiedliwienie? Zgodzicie się czy nie? Że jest to pewne usprawiedliwienie. Oczywiście nie powinno się tak robić, ale wyobraź sobie, że na przykład twoja mama jest ciężko chora, potrzebujesz tam jakąś kwotę pieniędzy i wiesz, że można zarobić poprzez oszustwo i oszukałeś. Czy byłoby to pewne usprawiedliwienie tej sytuacji? Więc jest to delikatne usprawiedliwienie tej sytuacji. Wiadomo. Ale kiedy by to było obrzydliwe takie oszustwo? Kiedy tylko i wyłącznie patrzysz na swoje korzyści finansowe, więc żeby pieniążki weszły do ciebie do kieszeni bądź na konto, tak? No to jest to obrzydliwe. Jeżeli wystawiasz swoją twarz, wystawiasz swój autorytet na to, wystawiasz swoją osobę, której ludzie zaufali, tak? A więc wiesz, że osoby tobie ufają, ty to wykorzystujesz, bo młodzi adepci kulturystyki tobie ufają i ty ich tym sposobem oszukujesz, a więc polecasz im coś, co nie działa. A więc osoby tracą pieniądze i na tej zasadzie osoba taka jak Radosław Słodkiewicz się wzbogaca. To oczywiście jest obrzydliwe, to jest patologiczne i tego się wytłumaczyć w sumie nie da, ale można zawsze, co się ze mną już zgodziliście tutaj i napisaliście, że można zawsze przeprosić. Oczywiście ja jestem za tym, że można zawsze przeprosić, okazać skruchę i powiedzieć przepraszam, nie wiem dlaczego to zrobiłem, albo zrobiłem to z korzyści finansowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Tutaj chciałbym się też odnieść do firmy SFD. Ja jestem w dużym, duży podziw mam, ale powiem wam dlaczego. Zwłaszcza do właściciela, do Pazdana, tak? Bo chyba Pazdan jest właścicielem firmy SFD. Bynajmniej był, jak jeszcze ze mną miał kontakt. To ja tutaj mam wielki podziw, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak firma SFD miała wpadkę z białkiem sojowym. Pamiętacie to, widzowie? Na pewno to pamiętacie. Firma SFD miała kiedyś wpadkę z białkiem sojowym, a więc białko sojowe znajdowało się w paczkach białka firmy SFD, a nie powinno się tam znajdować. I Pazdan, właściciel tej firmy SFD, przepraszał, tak? Bardzo mocno przepraszał. Ja jestem zdziwiony, że firma, która miała już takie problemy, wzięła do siebie, do swoich kręgów tego oto człowieka, Radosława Słodkiewicza, który jest największym takim oszustem w kulturystyce i on stworzył taki największy spam w kulturystyce, bo on stworzył spam HMB, a więc scam, można powiedzieć, HMB. A więc oszukał ludzi na suplement, który nie działa. Ale to nie tylko oszukał ich na HMB. Trzeba też tutaj zwrócić na to uwagę, że to nie jest tylko pojedyncza sprawa, jeżeli chodzi o ten suplement, tak? Ten człowiek więcej razy oszukał swoich widzów i wykorzystał to, że tam osoby mu ufają. A więc ja jestem bardzo zaskoczony, że właściciel firmy SFD po wpadce z soją w białku, wziął do swoich kręgów największego tutaj oszusta w tym świecie kulturystyki w Polsce, który oszukał tyle osób na suplement, który nie działa. Ale tak, przejdziemy do tego materiału i odsłuchamy chwilkę. Ja tutaj postaram się wam skomentować ten materiał.
cały czas śmieję się z tego komentarza, że ktoś napisał przeprosić i pocałować bodajże. I tak patrzę na Radosławę jakoś to po prostu jest śmieszne. Nie wiem dlaczego. Może wy wiecie, ale dobrze. Lecimy. Odsłuchamy chwilkę. Powiedzcie mi, jak ja odtwarzam materiał, to wy dobrze słyszycie u siebie? Jak ja odtwarzam, to słyszycie to, co ja odtwarzam? Wiecie, o co mi chodzi? Czy wy dobrze słyszycie, jak ja odpalam na przykład coś z YouTube? Tak, no i super. No dobrze, dziękuję za odpowiedź. Lecimy. Więc naprawdę żal mi tych ludzi, którzy cały czas doszukują się tylko, jak powiem, w mojej osobie HMB. To za daleko przewinąłem. Poczekajcie. Za daleko. Powiedzieć na ten temat, który ciągnie. Prawie. No i oczywiście. Inek wyciągów teraz. O jest. Czyta Radosław Sutkiewicz pytanie i tu od tego momentu zaczniemy, bo ja tam za daleko troszeczkę przewinąłem. Lecimy. Głównie linki. Czasy się zmieniły, HMB i te sprawy. No i oczywiście HMB, słuchajcie, do tego HMB ciągle wracacie. Powiem szczerze, że nie jest to już nawet śmieszne, bo to już są stare czasy. Radosław Sutkiewicz mówi, że wszyscy do tego wracają i że to nie jest śmieszne. Śmieszne to nie jest, to jest poważne, Radosławie. Poważne to jest z tego powodu, że to jest poważne oszustwo. I tak naprawdę, gdyby ktoś zrobił taki, można powiedzieć, pozew zbiorowy, tak, to wygrałby z tą firmą suplementacyjną i z tobą. A więc to śmieszne na pewno nie jest. I to też nie jest odosobniony przypadek, co zaraz udowodnię, tak? Ale na pewno to nie jest śmieszne. A to, że to było już jakiś czas temu, to nie upoważnia cię do tego, żeby się uśmiechać przy tym, ironicznie się naśmiewać. To nie jest śmieszne. Na pewno to śmieszne nie jest, tak? I nie wiem, jeżeli kogoś to cały czas bawi, to naprawdę współczuję mu, bo naprawdę... Aż nie wiem, co powiedzieć. Ty współczujesz, ale chyba osobom, które dały się oszukać. Więc współczujesz osobom, które dały się oszukać, tylko jest jeden problem, że tym oszustem byłeś ty. A więc dlatego chyba współczujesz. A nie o to chodzi, że osoby, które możliwe, że zostały oszukane, cały czas chcą, żebyś przeprosił. Bo tu o to w tym wszystkim chodzi. Tu nie chodzi w tym o coś innego, żebyś posadził gdzieś tam kwiatki, albo żebyś się przejechał na tym rowerze, który z tyłu stoi, tylko chodzi tutaj o to, żebyś przeprosił, a nie o to, żebyś się śmiał i mówił, że to było bardzo dawno temu. I nie wiesz, dlaczego ludzie o tym mówią. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś przeprosił. Powiedział, dlaczego to zrobiłeś i przeprosił. Lecimy dalej. Na ten temat, który ciągle odgrzewacie, moglibyście coś innego wymyślić, więc naprawdę... Radosław Sutkiewicz mówi, moglibyście coś innego wymyśleć. Radosławie, to nie jest wymyślone, to po pierwsze, tylko to jest prawdziwe. Przecież możesz wejść do mnie na kanał i zobaczyć, że to, co widzowie piszą, tak, to, co ja też tutaj skomentowałem gdzieś, tutaj masz komentarz mój, to nie jest coś, co ktoś sobie wymyślił, tak? To nie są rzeczy wymyślone, to są rzeczy autentyczne. Ty oszukałeś ludzi na suplement HMB. I nie ma tutaj co się uśmiechać, tak jak już wcześniej powiedziałem, tylko po prostu przeprosić. O to tutaj chodzi. O słowo przepraszam. I powiedzieć, dlaczego to zrobiłeś, że zrobiłeś to z korzyści finansowych. Ale mówisz, żeby widzowie, jak ty to powiedziałeś, żeby znaleźć coś sobie innego, tak? Odgrzewacie, moglibyście coś innego wymyślić, więc naprawdę... Coś innego. Dobrze, Radosław Sutkiewicz mówi, żeby wymyślać coś innego. No to ja znajdę coś innego szybko, długo nie szukam, Radosław. Coś innego, zobacz. Żeby ludzie się nie śmiali z ciebie z HMB, to teraz wszyscy możecie wejść tutaj w komentarze pod tym filmem SFD i wpisać nie HMB, tylko wpisać booster testosteronu. Bo Radosław Sutkiewicz chce coś innego, a więc mówi, wymyślcie coś innego. No więc zobaczymy, na czym jeszcze skłamał. Lecimy. Lecimy. Z doświadczenia powiem jeszcze, że kilku zawodników próbowało tych suplementów.
i chodzili również na badania sprawdzające poziom testosteronu. I muszę powiedzieć, że wyniki były zaskakujące, bo było kilkusetkrotne przekroczenie normy. Czyli nie będę tu już wymieniał oczywiście z nazwisk, ale jeżeli chcecie, spróbujcie tych suplementów, przejdźcie się na badania w każdym laboratorium, w każdym... Wiecie co? Radosław Sutkiewicz mówi tutaj, wymyślcie coś innego. Radosławie Słodkiewicz, my jesteśmy dobrzy, jako ja i moi widzowie, i ten kanał Patryk2703, widzowie, którzy też do mnie podsyłają różne materiały, my jesteśmy dobrzy jako ludzie, którzy znajdują historie prawdziwe i oceniają coś, co było. Nie coś wymyślonego, tylko coś, co było. Tak? Ja teraz oceniam coś, co było, bo ty oszukałeś ludzi, to jest autentyczna historia, tak? A to, co ty mówisz w tym materiale, to jest dopiero wymyślone. Twoi koledzy chodzili na badania, jak dobrze ja tutaj zrozumiałem, i mieli po boosterze testosteronu, tak, podniesiony testosteron kilkusetkrotnie. Ale on nie powie z nazwisk, ale to byli jego koledzy. I teraz wymyśl coś innego, Radosławie. Kto tutaj wymyśla? Widzowie, kto tutaj wymyśla? No posłuchajmy jeszcze raz. I on mówi, żeby widzowie wymyślili coś innego. On ich nazywa hejterzy. Wymyślcie coś innego. To jest historia zmyślona w celu zarobkowym. A więc obrzydliwe oszukiwanie widzów w celu zarobkowym. Przesłuchajmy. Spróbujcie tych suplementów, przejdźcie się na badania w każdym laboratorium, w każdym szpitalu można sprawdzić sobie poziom wolnego testosteronu. Te produkty naprawdę działają i podnoszą znacząco poziom naturalnego testosteronu. Jeśli chodzi o dawkowanie... Widzicie? Naturalnego, a wcześniej mówił, że kilkusetkrotnie. Było kilkusetkrotne przekroczenie normy, czyli... Kilkusetkrotne, no to powiedzmy, że przyjmując testosteron, normę możesz mieć przekroczoną kilka razy. Przyjmując testosteron z zewnątrz, normę testosteronu możesz mieć przekroczoną kilka razy. A Radosława Słodkiewicza koledzy, których on zna, mieli normę testosteronu po boosterze przekroczoną kilkusetkrotnie. No a więc widzicie. Nie, no przecież bicie teścia. Krzysztof Donifacy pisze, może Patryk, może faktycznie ci jego koledzy mieli kilkusetkrotnie przekroczenie norm, ale to nie przez booster, tylko przez bicie teścia. Testosteron nie pozwoli ci na przekroczenie norm kilkusetkrotnie, to jest niemożliwe. Kilkakrotnie, a nie kilkusetkrotnie. Kilkusetkrotnie to jest po prostu to, co Radosław tutaj kazał. Mówi, wymyślcie coś innego. No to ja wymyśliłem, ten materiał pokazałem, tylko że akurat to było prawdziwe. To nie jest historia zmyślona. I tutaj dalej lecimy. Żal mi tych ludzi, którzy cały czas doszukują się tylko, jak powiem, w mojej osobie HMB. No żal ci, bo ich oszukałeś. A... Czy ktoś się doszukuje w tobie HMB? No nie tylko HMB, bo teraz jak widzisz będą się doszukiwać w tobie boostera testosteronu, więc teraz jesteś HMB połączone z boosterem testosteronu, który podniósł testosteron kilkusetkrotnie. I tak naprawdę to słowo najbardziej mnie tutaj niepokoi. Nie, że niepokoi, ale denerwuje troszeczkę nawet. Irytuje, może w ten sposób, słuchajcie. Doszukują się tylko, jak powiem, w mojej osobie HMB. Jeszcze raz. Żal mi. O te słowo, żal. Tak naprawdę, Radosławie, mi jest żal firmy SLD. Żal mi, bo po takich wpadkach, które oni mieli, i ciebie też mi troszeczkę żal, bo ty dalej w to brniesz. Oni po takich wpadkach, które mieli, wzięli największego oszusta w kulturystyce, który oszukał ludzi na suplement HMB, później na booster testosteronu jeszcze wiele razy, które też mógłbym udowodnić. I tak naprawdę żal mi firmy SFD i żal mi ciebie. Z tego powodu, że osoby będą wiązać z tobą firmę SFD, co już się dzieje. A więc ty weszłeś na takiego oszusta, który nie przeprosił, bo gdybyś oszukał jeszcze, gdybyś przeprosił, okazał skruchę, to jeszcze by to jakoś wyglądało. Ale ty nigdy nie przeprosiłeś. A więc tak naprawdę w ostatecznej konsekwencji to, do czego to zmierza, zresztą po komentarzach widać i po wyświetleniach,
to mi jest żal firmy SFD i bardzo żal o to, że firma SFD prosi o osoby. W następnym gdzieś tam materiale firma SFD prosi, błaga o osobę. Więc żal mi jest tej firmy, bo obroty na pewno spadają i na koniec chciałbym podsumować tak. Z pełną odpowiedzialnością. Tak jak wcześniej widzieliśmy w białkach firmy SFD soję, tak teraz obawiam się, że może być to HMB. I nie zdziwiłbym się, gdyby tam było w środku HMB dosypywane. Dobrze, lecimy teraz z ostatnim wątkiem. I tutaj ostatni wątek to będzie zaraz Michał Kormowski, ale poczytam jeszcze troszeczkę komentarze. Patyk, on się pomylił. On się nie pomylił. To było celowe. To było celowe. To z tym boosterem testosteronu to było celowe. To tak samo jak celowe było mówienie, że zrobiło się 16 kg masy mięśni w 3 tygodnie po HMB. To nie była pomyłka. Tylko to było zapisane w magazynie kulturystycznym. Pod tym się podpisał Radosław Sutkiewicz i udzielił swojego wizerunku do tego oszustwa. A więc tam też, tutaj co mówisz, to on się nie pomylił. On udzielił swojego wizerunku do oszustwa. To, czy firma mu kazała to mówić, to już jest jedna sprawa, ale to w sumie jest nieistotne z tego powodu, że on mógł się na to zgodzić bądź nie zgodzić. Pewnie wy się ze mną też tutaj w pełni zgadzacie, że on mógł się na tą reklamę zgodzić bądź nie, tak? Jeżeli by był w porządku co do swoich widzów i ludzi, którzy go gdzieś tam śledzą w social mediach, to na pewno by się na to nie zgodził, tak? Ale on się na to zgodził. I to nie jest pomyłka, tylko on to powiedział z pełną premedytacją. A więc no nie można powiedzieć, że on się pomylił, bo zaraz będziemy mówić, że się pomylili też w gazecie, że on nie zbudował 16 kg masy mięśni w 3 tygodnie. A więc lecimy dalej. Jeżeli macie tu jakieś propozycje na następne materiały, to oczywiście fajnie, żebyście mi pisali na priwa, tak jak powiedziałem, na Insta. Najlepiej na Insta, żebyście mi pisali. I tutaj ostatni wątek to jest Michał Karbowski. O, i tutaj w tym momencie chyba nie będziemy za bardzo mieli z czego się pośmiać, ale chciałbym to odczytać. Podobał mi się ten post i ktoś mi go podesłał z moich widzów, ten post. Posłuchajcie. Michał Karmowski się zmienił, bardzo mocno przestrzega przed środkami dopingującymi. Tylko czego mi tutaj zabrakło? Ja może najpierw odczytam i powiem wam, czego tutaj mi zabrakło. Stop. Zatrzymajcie się na chwilę. Przeczytajcie proszę. Dobrze wiecie, że wiele lat startowałem w zawodach, że wiele lat stosowałem doping i dlatego jestem stanowczym przeciwnikiem, bo przerobiłem na sobie rozchwianą gospodarkę hormonalną, bo ciężko było doprowadzić organizm do jako takiego zdrowia fizycznego i psychicznego. Nagrywałem filmik i nieraz mówiłem, że jeśli ktoś chce zrobić formę na lato, czy w ogóle dobrze wyglądać, to najgorsze, co może zrobić, to brać towar. Nie jestem hipokrytą, tylko facetem z doświadczeniem, który chce przestrzec innych, ale wiem, że są ludzie, do których nie dotrą moje słowa i dlatego wpadłem na pomysł, żeby jeśli już ktoś bierze, to doradzić, co jest ważne, aby skutków ubocznych było jak najmniej. Co brać z produktów prozdrowotnych, aby potem nie obudzić się z ręką w nocniku. Ja może tutaj zabrakło mi tego, żeby Michał Karmowski troszeczkę powiedział o sobie, o tych skutkach ubocznych, których on doświadczył, tak? I tego mi zabrakło, a więc tutaj fajnie, gdyby takie posty były, jeżeli Michał już o sobie mówi, jest taki wylewny, nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, ale jeżeli jest taki wylewny i mówi o sobie, to fajnie też, żeby przedstawił coś na swoim przykładzie, bo przecież on mówi o sobie. Jak zaczyna tutaj, że startowałem, stosowałem, a więc widzicie to słowo i to słowo, to są słowa, które on mówi o sobie, on tutaj wszystko mówi o sobie. Fajnie, gdyby przedstawił, jakie skutki uboczne go dotknęły i na końcu by się aż prosiło, żeby nie napisać obudzić się z ręką w nocniku, ale obudzić się na przykład zerwaną klatką. I później no jest wiadomo, że
to nie do naprawienia. Ale wam powiem, że szanuję za ten post i widzę pewien progres. Mimo tego, że na niektórych kanałach widzę, można powiedzieć, że regres, to tutaj widzę progres. Widzę, że Michał przestrzega ludzi przed środkami, tylko fajnie, gdyby mówił też na swoim przykładzie i to by było bardziej takie dobitne. Pamiętacie, jak ja kiedyś zrobiłem konkurs na... Zrobiłem jakiś tam konkurs, gdzie rozdawałem suplementy i moi widzowie mieli za zadanie pokazać skutki uboczne, które dotykają kulturystów, tak? Mi się wydaje, że to było bardzo fajne, bo to bardzo mocno przestrzegało. To jest taki przykład naoczny, tak? A więc gdyby Michał na przykład nie zasłaniał swojej klatki telefonem, jak robi zdjęcia, bo on mówi, że on się tego już nie wstydzi, że to jest, że po prostu zrobił sobie krzywdę i tyle. Ale fajnie by było, żeby on tego nie zasłaniał, żeby pokazywał. I wtedy młode osoby, przecież wszyscy wiedzą, Michał, że ty masz tą klatkę zerwaną, tak? Czy tam problemy z lewym tricepsem bodajże. To fajnie, gdybyś to pokazywał i wtedy ten naoczny przykład młode osoby bardzo mocno może przestrzec, bardziej niż słowa, które tutaj napisałeś, bo zobacz, ty pokazujesz, tą rękę chowasz, która jest mniejsza dużo, bo tam masz jakieś problemy z tricepsem, więc specjalnie to chowasz, klatkę zakryłeś całkowicie, a więc ta koszulka nie jest za mocno wycięta, to troszeczkę śmierdzi mi tutaj hipokryzją, wiesz, bo zasłaniasz te skutki uboczne, ale mówisz o tym, ale w jednym momencie to zasłaniasz, a więc żeby ludzie tego nie widzieli. Także to mi się wydaje, że jest, to mi troszeczkę nie pasuje, a więc nie jestem hipokrytą. Tylko facetem z doświadczeniem, to napisał Michał. To troszeczkę, Michał, jesteś, bo musiałbyś odsłonić. Po co zasłaniasz? Brzuch mógłbyś odsłonić, klatkę i lewa tutaj ręka chyba jest uszkodzona, tak? Triceps. A więc troszeczkę jesteś hipokrytą, bo pokazujesz co innego, a piszesz co innego. Ale mimo wszystko muszę cię pochwalić. Mimo wszystko, Michał, muszę cię pochwalić. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Napiszcie mi, co wy o tym myślicie. Ktoś tutaj napisał, zostaw już tego Karmowskiego, są lepsze rodzynki. Tak, tak, mam tam jeszcze kilka rzeczy, do których będę starał się odnieść. Może już słuchawek nie będę potrzebował. Mam jeszcze kilka rzeczy, gdzieś tam moi widzowie mi pisali, do których będę starał się odnieść. Ale napiszcie mi, co o tym myślicie. Czy myślicie tak samo jak ja, czy może myślicie inaczej? Jak myślicie o tym? Czy tutaj jest troszeczkę to nie w porządku? Dobrze, że przestrzeg, z czym się zgadzam i fajnie, że przestrzega ludzi przed dopingiem, ale czy nie w porządku jest to, że Michał tego nie pokazuje? A więc nie pokazuje tych skutków ubocznych, które go dotknęły. Ten brzuch, klatka i ta lewa ręka, tak? I tutaj z prawej strony specjalnie zdjęcia, więc to jest, mi się wydaje, trochę nie w porządku. Witam pana przewodnika w świecie kulturystyki. Marcel Domański. Witam. Czy będzie zapis? Przyznam wam się do czegoś szczerze, że wczoraj robiłem transmisję. To było wczoraj? To było wczoraj, mordeczki moje kochane. I naciskałem zapis z telefonu. I ta transmisja się nie zapisała. Nie wiem, czy po prostu był za duży ruch na YouTube. Uwierzcie mi, że naciskałem zapis. Później... udałem się do sklepu, może dlatego, że po prostu tym telefonem później płaciłem i coś tam się przełączyło, ale naciskałem zapisz i się po prostu to nie zapisało. A więc Karmowski już nie istnieje, przecież nie pokazuje się na głównej. No nie, on chyba na YouTube nie był nigdy taki duży, tak? Może na samym początku tam... to jeszcze coś tam miał do powiedzenia na YouTube, ale nigdy na YouTube nie był taki duży. Ja z reguły powiem wam szczerze, że jestem bardziej zadowolony i to wam mówię z takim czystym sumieniem, tak? Mówię wam prawdę, szczerze wam mówię, może w ten sposób, że ja bardziej się cieszę z materiałów takich, które ktoś dla siebie weźmie, a wcale nie muszą mieć dużo wyświetleń, bo tak naprawdę z tych wyświetleń to tam nie ma żadnych pieniędzy. Jeżeli chodzi o reklamę, o te wyświetlenia, to tam nie ma żadnych pieniędzy. Chodzi o to, że ja mam... Moje serce się cieszy może w ten sposób, jak któryś z młodych widzów napisze: Patryk, jak dobrze, że ja tego towaru nie wziąłem i się ciebie posłuchałem.
I po prostu wyglądam teraz świetnie, ćwiczę naturalnie, mam zdrowie zachowane i ja z tego się naprawdę cieszę. Jeżeli ktoś takie coś do mnie pisze, albo na przykład ostatnio jak nagrywałem te materiały instruktażowe, jeżeli chodzi o ćwiczenie, to powiem Wam szczerze, że ja jestem bardzo zadowolony w momencie, kiedy ktoś do mnie pisze, że coś z tego dla siebie wziął. To naprawdę serce mi się cieszy. I jeżeli mam dla Was taką prośbę, jeżeli ktoś wziął coś z tego dla siebie i skorzystał, obojętnie czy z takiego materiału, czy z materiału, gdzie pokazuję, jak wykonywać dane ćwiczenie, jeżeli ktoś z tego skorzystał, to mam do Was prośbę, żeby po prostu skomentować to, bo to mnie motywuje, to naprawdę mnie motywuje. Wcale nie musisz naciskać łapki w górę albo w dół, bo i tak ich nie widać. Ale strasznie mnie motywuje, jak ktoś napisze fajny komentarz, na przykład, że coś dla siebie z tego wziął i że to działa. I do Was mam taką prośbę, żeby po prostu napisać pod tym materiałem, też skomentować, co to dla Ciebie przynosi dobrego. Bo tu nie o to chodzi, żeby się śmiać, na przykład tak jak tutaj pokazywaliśmy. No oczywiście ja śmiechu powstrzymać nie mogę, to wybaczcie. Zwłaszcza jak odpalę o to, to nie mogę powstrzymać śmiechu. I to nie o to chodzi, żeby z takiej osoby się śmiać, tak? Tylko chodzi o to, żeby napisać, co Tobie to daje. A więc, Patryk, dobrze, że przestrzegasz, ponieważ młodzi widzą, jak zabawa ze środkami się kończy. I jak można sobie zniszczyć zdrowie i sylwetkę, tak? I tutaj o to chodzi. Ja ostatnio też gdzieś słuchałem Mariusza Tomczuka, który mówił, że gdzieś na operację jedzie, chyba bark ma uszkodzony, już dokładnie nie pamiętam. Coś tam ma uszkodzone, czy coś tam... Jakiś tam mięsień. I szczerze, jak można tak doprowadzać sylwetkę do destrukcji? To nie jest kulturystyka na jakimś wysokim poziomie. No nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy. To naprawdę nie jest coś, co mógłby się tutaj Mariusz chwalić. Tak jak na przykład Chris Bumstead, tak? To jest po prostu słaba sylwetka i doprowadzanie siebie do sytuacji, w której robisz siebie wraka, tak? Przecież teraz Tomczuk chyba miał start i wyglądał bardzo dobrze. No to jest jego zdjęcie. No to jest zdjęcie z tych zawodów. Kolego, to jest zdjęcie z tych zawodów. To nie jest zdjęcie, które ja przerobiłem. Wypraszam sobie. To jest zdjęcie podesłane przez moich widzów, które ktoś nagrał w relacji na backstage'u. To jest zdjęcie Mariusza, aktualne. Tak, to jest to zdjęcie z najnowszych zawodów. To są dwa zdjęcia. To jest jeden shot, a to jest drugi shot. Więc to są te zdjęcia z zawodów. To nie jest coś, co ja przerobiłem, tak? To jest ktoś nagrał to w relacji i oznaczył. I później ktoś zrobił print screen i mi to wysłał. A więc tak, serio, to jest zdjęcie. Nie, ja nie jestem sadystą. Nie, nie, kolego, źle. Nawet nie powinieneś tak pisać. Jack Christopher Spider, tak? Ja nie jestem sadystą, tylko po prostu fajnie lubię przestrzegać. To nie o to chodzi, żeby się pastwić, bardzo mocno naśmiewać. Jest to śmieszne. Jest to śmieszne. Przecież pierwsze, co Wam przychodzi do głowy, to śmiech, prawda? Jak widzicie taką sylwetkę. Ale to nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby po prostu przestrzegać. I zobaczcie, że jakoś to wszystko rozumieją ludzie, którzy są rozsądni. Bo zobaczcie, ile ludzi rozsądnych u mnie komentuje. I rozsądne osoby zawsze mówią: Patryk, świetnie. Nawet były osoby, bardzo często się zdarzały, które pisały: Patryk, świetnie, że przestrzegasz przed środkami dopingującymi i świetnie, że o tym mówisz. Nawet ktoś tam pisał, że sam bierze, ale że szanuję, że przestrzegam, tak? Wiele osób było, które już sobie zniszczyły zdrowie i mówiły, że są zadowolone, że przestrzegam. A więc to wszystko chyba w dzisiejszym materiale. Poruszyliśmy te trzy wątki, które zapowiedziałem, o czym też mówi oczywiście tytuł tego nowego projektu. I napiszcie mi teraz, moi widzowie, czy podoba Wam się ten projekt. Mamy 304 widzów na tym live'ie. Napiszcie mi, czy podoba Wam się ten projekt, czy dalej kontynuować ten projekt. Jeżeli ten projekt Wam się podoba, to ja naprawdę z miłą chęcią będę ten projekt kontynuował. Jeżeli Wam ten projekt się nie podoba, to nie będziemy tego projektu dalej kontynuować. Skupimy się całkowicie na czym innym, na technice ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Oczywiście technika ćwiczeń też będzie, ale jeżeli ten projekt Wam się nie podoba, to oczywiście z tego zrezygnujemy. Tak?
jeżeli wydaje wam się, że jest to po prostu za mocne. Aczkolwiek mi się wydaje, że jest to dobre. Dobre, ja tak myślę, że jest to dobre, ale nie chciałbym wami tutaj kierować, tak? Projekt jest ok, tylko czy nasz brzuch, tylko czy nasze brzuchy to wytrzymają? Podoba się. To jest trochę kopanie leżącego. Czy to jest kopanie leżącego? Nie, bo przecież on nie leży, on wychodzi na scenę. To nie są zdjęcia, gdzie on gdzieś tam leży. Widzowie, jak wy uważacie? To nie jest zdjęcie, że on leży, jest chory, gdzieś tam obłożnie w łóżku, ja się nad nim znęcam. On zaraz będzie na scenę wychodził na tym zdjęciu, więc nie wydaje mi się, żeby to było kopanie leżącego. To jest zaraz będzie wyjście na scenę. To jest na takiej zasadzie. Ja tutaj odpowiem może na ten zarzut. Kolegi, kto to pisał już? Frick, tak? Ja odpowiem na ten zarzut. Kolego, jeżeli ja występuję w zawodach, tak? Jestem na backstage'u, co bardzo często się zdarzało, że bardzo dużo naszych rodaków przyjeżdżało i widzów, osoby, które mnie śledzą w social mediach, może w ten sposób. I opowiadałem wam kilka razy, że była taka sytuacja, że byłem na przykład na backstage'u na zawodach Mystery Universe, gdzie zająłem drugie miejsce i było dwóch Polaków. I oni mnie znali w social mediach. Oni od razu mnie znali. Oni do mnie podeszli. Ja do nich nie podchodziłem. Ja tam naprawdę rozmawiałem z Anglikami na backstage'u. Oni do mnie podeszli i oni ze mną rozmawiali. I oni nawet w momencie, kiedy rozmawialiśmy, odnosili się do mojej sylwetki pozytywnie. Ale do czego dążę? Że oni byli ze swoimi jakimiś tam teamami, tak? Wiecie, jak z Polski oni przylatywali, bo ja tutaj byłem miejscowy, bo ja stąd na te zawody się udałem, tak? A oni jakieś tam teamy swoje mieli. Kawusie łyknę, sekundkę. Przepięknie. Łechce moje gardełko. To oni mieli jakieś teamy swoje. I wiadomo, że tam było i po 7, 10 osób i więcej z zawodnikami. Jako ich, można powiedzieć, no takie wsparcie, tak? Co ja bardzo rozumiem. I bardzo często się tak zdarzało, że osoby, które wspierały zawodnika, który przylatywał i był ze mną na scenie, to oni nagrywali to. Przecież czy ja bym miał coś przeciwko, gdyby ktoś mnie nagrywał na scenie czy na backstage'u i wstawiał moje gdzieś tam zdjęcia? Naprawdę, no widzowie, wyobrażacie sobie taką sytuację? Ja bym powiedział, no tak, tak wyglądałem. I ktoś mówi na przykład, Patryk, zobacz, jak ty wyglądałeś na backstage'u. Tylko, że akurat wiadomo, że ja wyglądałem dużo lepiej, dlatego takie zdjęcia się nie pojawiły, tak? Bo wyglądałem lepiej niż osoby, które przyjechały ze mną konkurować na danym konkursie, tak? Na danych zawodach. A więc no, ja nie miałbym nic przeciwko, więc nie mogę tutaj powiedzieć, nie można tutaj powiedzieć i mnie ganić w ten sposób, co się chyba moi widzowie zgodzą, że ja kopię leżącego. No i to jest, mi się wydaje, uczciwe, bo taka osoba sama się pokazuje i ja to omawiam. To nie jest na zasadzie, że ja gdzieś te zdjęcia znalazłem, wyszpiegowałem i moi widzowie ukradli te zdjęcia z prywatnej kolekcji Mariusza Tomczuka, tak? No, to nie jest na takiej zasadzie. To jest po prostu udostępnione wszystko w social mediach i to zresztą chyba pracownicy YouTube też zdają sobie z tego sprawę, tak? Przecież ktoś to wszystko tutaj śledzi, ktoś się tym zajmuje i korzystam z materiałów, które są dostępne publicznie, tak? To nie są coś takiego, co ja gdzieś tam sobie wyszukałem. Patryk ma przemyślane wypowiedzi. Coś tam jeszcze mózg pracuje i powiem wam szczerze, to też był jeden z zarzutów, który miał do mnie ten jeden z moich widzów, który ja wam mówiłem, jest taka, można powiedzieć, paczka, można tak to nazwać, widzów, którzy bardzo mnie wspierają, zawsze starają mi się podpowiadać, co mógłbym zrobić i ja też ich słucham. Jest dużo takich, można powiedzieć, widzów, którzy są tak ze mną, można powiedzieć, mocno zintegrowani. I jeden z tych widzów do mnie napisał, że mógłbym właśnie zrobić taki materiał. A ja mu napisałem, że a to wiesz, to bym musiał się też trochę przygotować, to też nie mam czasu. On od razu odpowiedział, Patryk, ja oglądałem twoje live'y
I ja wiem, jak ty się wypowiadasz na żywo, że nie masz stresu przed kamerą, a więc wiesz, są osoby, które się stresują przed kamerą i mogłyby tak mówić, a więc mogłaby być to wymówka. Ale ja sobie zdaję sprawę, że ty się przed kamerą nie stresujesz, a więc dla ciebie to wymówka nie może być. Po prostu, jeżeli masz trochę wolnego czasu, to fajnie, żebyś zrobił takiego live'a i otworzył taki nowy projekt. I widzicie, dzięki jednemu z moich widzów macie taki projekt. Przegląd kulturystycznej sceny YouTube. Ta nazwa też bardzo fajna, bardzo fajna, bardzo fajna nazwa. Fajny program, ale sympatii naszych rodzimych kulturystów to ci nie zapewni. Jak to ktoś z moich widzów już też napisał, ja dobrze, ja to popieram, ja to w pełni popieram. I nie wiem, czy wy to, widzowie moi, popieracie, ale ja w pełni to popieram, że ja nie jestem zupa pomidorowa, żeby nie lubić, tak, czy lubić. Ja jestem Patryk i człowiek, który ma swoje zdanie, człowiek, który nigdy się nie sprzedaje za nędzne dukaty i człowiek, który jest niezależny. Ja, jeżeli zarabiam z suplementów, to zarabiam przez Amazon. Mam umowę z Amazonem i zarabiam na reflinkach. A więc ja nie jestem zależny od żadnej firmy. Ja mogę się wypowiadać na temat każdej firmy. No dzisiaj tutaj poruszyliśmy temat, poruszyliśmy w tym odcinku firmę SFD i firmę Trek. Dobrze mówię, bo Mariusza sponsoruje firma Trek i nawet dla firmy Trek biliśmy brawo. Także czy mi to przysporzy sympatię? Ja sympatii nie potrzebuję, wiesz? I sympatię to ja, wiesz, jak mam od żony, albo od rodziny, albo od ludzi, którzy mnie śledzą w social mediach, ludzie, którzy są ze mną tam jakoś z życi, można powiedzieć, troszeczkę tak bardziej. Aczkolwiek są też osoby, których nigdy nie spotkałem, ale naprawdę fajnie komentują i mamy taki kontakt też prywatny. I od takich ludzi fajnie mieć sympatię. Ale czy ja chciałbym mieć sympatię od Mariusza Tomczuka? A tym bardziej od Radosława, jak ktoś tam napisał, już przypomniał mi się znowu ten komentarz. Zrobiłeś dzień, kolego. Ja nie wiem, kto napisał ten komentarz, ale zrobił dzień, bo ja zadałem pytanie, co Radosław Sutkiewicz powinien zrobić, tak, żeby wyjść z tej sytuacji HMB i żeby troszeczkę się oczyścić. No i kolega napisał przeprosić i dać buzi, czy dać buzia. No to ja tutaj, tak można powiedzieć, jakbym chciał połączyć tą sytuację analogicznie, to nie chciałbym buziaka i nie chciałbym tutaj z nimi się jakoś tam mocno wiązać, asymilować, żeby oni mi tam słodzili. No nie jest mi ich sympatia potrzebna, naprawdę, nie jest, nie jest. A ja spotkałem się z Mariuszem na zawodach, można powiedzieć, że oko w oko, no tak samo z Małeckim gdzieś tam się kręcili. Opowiadałem wczoraj na live, że wybaczcie, ale taka była sytuacja i to nie jest, że się z tego śmiejemy, ale moja żona, jak zobaczyła Małeckiego, to on stał tyłem, to ona nie widziała, że to jest Małecki. I mówi do mnie, że co to dziecko tu robi? że ktoś jakieś dziecko wpuścił. Ja mówię, to jest Małecki. No, on się śmiał z mojej wymowy, z mojego R, no to ja też mogę się śmiać z jego wzrostu. Chyba jestem upoważniony, tak? On się wyśmiał, że ja nie wymawiam R. Ja się śmieję z jego wzrostu. Wolałbyś mieć ponad 100 cm w pasie, sam tłuszcz czy brzuch sterydowy? Sam tłuszcz wolałbym, bo z tego można wyjść. Bo jeżeli masz za dużo tkanki tłuszczowej, to można to zredukować. Zresztą widzisz u mnie na fanpage'u, jak wyglądają przemiany moich podopiecznych. Niektórzy ze 160 kg, 160, 130, 145 wychodzili, fajne sylwetki i tych wnętrzności nie masz przerośniętych, tak? Więc wszystko masz zredukowane, możesz tkankę tłuszczową zredukować i możesz się cieszyć fajną sylwetką. A w przypadku Mariusza, to możesz albo ten brzuch wciągać, albo trzymać napięty, a jak popuścisz, to wygląda to tak jak na załączonym obrazku, na załączonym zdjęciu, a więc no jest to nie do zlikwidowania. Już mówił o tym Rich Piana. Ja nie będę teraz już tego poruszał, tak, bo wiadomo, że to już wałkowałem 100 razy. Od czego jest ten wywalony brzuch? O, jeszcze może się popatrzymy na Radosława. Ten buziak mi się przypomniał. Także, no co tutaj ja mogę więcej dodać? Będziemy powoli chyba kończyć pierwszą część. Mam nadzieję, że to fajnie wyszło.
nie było żadnych błędów technicznych. Mam nadzieję, że wszystko fajnie było słychać, tak jak już wcześniej pisaliście. Ja pytałem, a wy mi odpowiadaliście, że wszystko fajnie i to mi się podoba. Dobrze, trzymajcie się mordeczki moje kochane. Miło, że byliście ze mną na tym materiale. Proszę was o wiadomości na Instagram. Proszę nie pisać do mnie na fanpage ani na Facebook z tego powodu, że tam prowadzę podopiecznych i mógłbym wasze wiadomości pomijać z tego powodu, że wiadomo, że tam prowadzę, tam pomagam, tak? A więc mam tam inne zadania. Na Instagram można śmiało do mnie wbijać. Zapraszam wszystkich na mój Instagram. Tutaj macie mój Insta. Patryk2703 i zapraszam wszystkich do mnie na Insta i wpisujcie, co byście chcieli zobaczyć w następnym materiale. Ja mam pewien pomysł na już jeden taki wątek, ale to wam nie będę teraz zdradzał. Już troszeczkę to można powiedzieć tak na liznąłem, można powiedzieć wcześniej, na live'ie chyba wczorajszym. Nie wiem, czy to było na wczorajszym live, czy to było na jednym ze wcześniejszych live'ów. Już troszeczkę dotknąłem tego problemu, bo na niektórych kanałach kulturyści jeszcze się nie nauczyli, że nie wolno tak perfidnie wmawiać komuś, że się leci na suplementach, a nie na środkach dopingujących. I to też trzeba naprostować bardzo szybko. I tam jeden już pomysł mam. Ale trzymajcie się. Tak, przypineczka będzie na koniec. Będzie przypineczka na koniec. I mam nadzieję, że to wszystko się zapisze, bo tak jak już wam wcześniej powiedziałem, wczoraj ten live jakoś się nie zapisał. To nie z mojego powodu, nie z mojego błędu. A więc przypineczka, widzowie. Bum. Ole, jest łapa. Jest łapa. Zobaczcie, jaka łapa siedzi. Jest łapa. Łapa siedzi. Na razie, cześć. Pozdrawiam i